za wcześnie ten mecz odbywał się u nas, bo o 14, a oni z tej Rygi kawałek drogi mają i brak tej, po tych dwóch zawodników świeżości było widać. Także ze samym Emilem się nie wygra zawodów, nie? Trzeba mieć jeszcze resztę. Ale miejmy nadzieję, że się wszystko poukłada. Pojedziemy do Lublina, też tanio skóry nie sprzedamy. Wiadomo, bo wygraliśmy mecz, ale cieszy już od drugi mecz bardzo szybki motocykl, szybka jazda Jarka Hampela, który wrócił do takiej swojej dobrej dyspozycji. No i to, że cała drużyna równo punktuje, bo naprawdę wszyscy jadą swoje i to jest chyba największą siłą naszego klubu, że drużyna jest bardzo równa. Każdy z nich musi wziąć ciężar na siebie, a przede wszystkim ci młodzi, nie? Bo tam też są młodzi zawodnicy i można z nimi wygrać, ale trzeba z siebie dać. Przygotować się poważnie do zawodów, nie odpuszczać mimo wygranej na wyjeździe, bo to w Żużlu nie ma odpuszczania, trzeba po prostu jechać. Treningi w piątek przedmeczowe i zrobimy wszystko, żeby remecz rewanżowy rozstrzygnąć jak najszybciej na swoją korzyść. No, na pewno on by swoje punkty zrobił, nie? Dlatego to jest bardzo mocny zespół i gratuluję im przede wszystkim, że zdobędą tego mistrza Polski. Zobaczmy.